Witam serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Chciałam Wam pokazać, jak wykonać samodzielnie kompozycję nagrobną, którą wykonam na wcześniej przygotowanej korze z drzewa, którą znalazłam w lesie. Na dzisiejszym warsztacie wykorzystam kwiaty sztuczne w połączeniu z żywymi dodatkami i dodatkami suchymi. Jest to kompozycja jesienna, którą śmiało możemy przygotować na grób naszych najbliższych. Może powiem najpierw o tym, co mam tutaj na stole. Na stole, jak już wspomniałam wcześniej, mam przygotowaną korę, do której mam przyklejone pinholdery. Są to tak zwane po prostu kolce, które będą nam służyły do tego, żeby umocować gąbkę florystyczną. Ja te pinholdery przykleiłam klejem na gorąco. Następnie przygotowano mam tutaj, jak wspomniałam, gąbkę florystyczną, którą sobie przytnę na wymiar takim swoim sposobem, drutem florystycznym. Idealnie nam przetnie na taki kawałek, jaki jest nam potrzebny. Następnie do kompozycji przygotowałam 3 słoneczniki sztuczne, kilka sztucznych liści i sztuczny eukaliptus. W międzyczasie też skorzystam z darów natury, czyli na przykład suszonej lawendy, solidago i trawy. Narzędzia, którymi się będę posługiwać, jest to jak zwykle nożyk florystyczny, obcęgi do drutu, obcęgi do gałązek żywych i oczywiście nożyczki. Również wykorzystam w naszej kompozycji drobne gałązki jodły, które nam zazielenią naszą pracę. Czyli tak, mamy już korę, przyklejone kolce na gorąco i teraz montujemy sobie gąbkę florystyczną. Gąbka jest przymocowana, kwiaty mamy duże, więc spory kawałek gąbki musi być, ponieważ żeby nam się ta gąbka nie poszedziurawiła, nie zniszczyła, żeby była też powierzchnia do wbijania naszych kwiatów. Przepraszam. Czekaj, mam zacząć, Boże. Muszę zrobić przerwę. Na tak przygotowaną korę umocowałam gąbkę florystyczną i przystępuję do dekoracji. Skorzystam sobie z traw, które nazbierałam wcześniej na łące. Poprzycinam na wymiar i pomalutku będę przyozdabiać. Tak jak mówiłam, w tej pracy mam zamiar wykorzystać i elementy suche, sztuczne, jak również żywe dodatki. W przypadku żywym też dodatkiem właśnie będą te kawałki pociętej jodły. Coś mi się odkleiło, poczekaj Piotrze. Momento, zaraz wrócę. Dla zabezpieczenia naszej pracy, oprócz tego, że przykleiłam te kolce, dodatkowo zabezpieczę sobie wstążką. Po to, że w razie wpływu czynników zewnętrznych, żeby nam ta gąbka nie oderwała się od naszej kory. I pomalutku przystępuję do dekoracji zielonymi gałązkami jodły. Tutaj wspomnę, żeby wbijać do gąbki, bardzo ważne jest obczyszczenie tej dolnej części gałązki, żeby nam się swobodnie wbijało do naszej gąbki.
Ta zieleń będzie robiła nam takie właśnie tło pod naszymi kwiatami. Troszkę przysłoni gąbkę, elementy, które chcemy zasłonić. Jest to idealne rozwiązanie. Bardzo naturalne są nasze kolory kory, trawy, ciemna butelkowa zieleń, dlatego też wypadałoby czymś rozjaśnić. Dlatego też wcześniej sobie zebrałam na łące nawłoć, która jest bardzo, bardzo fajną rośliną, bardzo dekoracyjną. Rozjaśni nam naszą kompozycję. Jak wspomniałam, dolne części czyścimy. Żeby rozjaśnić ten spód naszej kompozycji, ponieważ jak już zauważyliście, słonecznik, które będę wykorzystywać, mają ciemny kolor, barwy typowe jesienne brązu. Rudości, więc ta nawłoć nam ożywi tutaj naszą kompozycję. I pomalutku, spokojnie wbijamy kolejne elementy. Te trawki mnie tu korcą, żeby ich użyć. Natura daje nam takie piękno, że aż się chce z tego korzystać. Korzystam z nożyka, będzie mi szybciej, wygodniej i na pewno ciszej. I kolejno wbijamy różnego rodzaju traweczki, które zostały zebrane na łące, gdzie można znaleźć cuda, naprawdę cuda. Proszę spójrzcie w ten sposób przygotowany spód, zanim zaczniemy dekorować słonecznikiem. Następnie wezmę sobie liścia sztucznego, którego też umocuję pod spodem. Nie będzie aż tak bardzo widoczny, ale zawsze wypełni nam przestrzeń w tle. Ale to już nie jest zamiarem moim, żeby był na pierwszym planie. Następnie liście sztucznego filodendrona też umieścimy w tle. Przystępujemy do dekoracji naszym słonecznikiem. Zobaczcie, jak się pięknie komponuje w tych kolorach ten brązowy słonecznik. Przycinam obcęgami do drutu na króciutko i wbijam w naszą gąbkę. Oczywiście wbijam to pod kątem. Zwrócę uwagę, żeby było lekko leżące, żeby nam te kwiaty nie odstawały za bardzo od podstawy kompozycji. Wbijam kolejnego słonecznika, również pod kątem, i kolejnego. Są to trzy duże kwiaty i uważam, że nie ma potrzeby dodawać żadnych innych, ponieważ same w sobie są piękne. Nie potrzebują tutaj konkurencji niepotrzebnej.
oprawki w ten sposób, wbity słonecznik. I przystępujemy do wypełnienia pozostałości naszej gąbki. Moment, bo muszę coś przykleić. Takie niespodzianki się zdarzają. Kolejnym wypełniaczem będzie nawłoć. Da nam kolor. Ładnie nam podkreśli tą naszą zieleń. I skorzystamy z kawałeczków jodły, która też nam tutaj świetnie wypełni naszą przestrzeń. Tutaj wspomnę, że jeżeli byście chcieli przedłużyć żywotność jodły, która jest rośliną świeżą, tak samo jak i solidago, możemy też tą kompozycję wykonać na gąbce florystycznej do żywych kwiatów. Ja na potrzeby dzisiejszego warsztatu użyłam gąbki do kwiatów sztucznych. Odwrócę teraz sobie kompozycję. Tutaj teraz przed sobą mam przód, przed Wami jest tył kompozycji. Ale też musi być wykończony. Wszystkie widoczne kawałki gąbki muszą być zasłonięte. Użyję też sztucznych liści, które były przy słoneczniku, które wcześniej obcięłam. I teraz je wykorzystam właśnie na tył kompozycji, żeby zasłonić dziury, które powstały podczas układania. Też będą elementem dekoracyjnym. Uzupełnię kawałeczkami na włoci. Oczywiście wszystko mi się tutaj przydaje, słuchajcie, nawet i kawałeczki po trawach, które sobie wbijam jako też element dekoracyjny. Jeszcze troszeczkę solidago. Teraz wykończymy naszą kompozycję. Ostatnie szlify. Wykończamy naszą pracę z każdej strony, żeby była estetyczna. Nasza kompozycja jest gotowa.
tak wykonaną kompozycję możemy zanieść do naszych najbliższych na grób. Jest to kompozycja, którą będziemy wykonywać na naszych najbliższych warsztatach florystycznych. Jeżeli podobało Ci się to, co zobaczyłeś i chciałbyś, czy chciałabyś sama spróbować zrobić, także zapraszamy do naszego fanpage'a, na naszą stronę internetową. Tam są informacje na ten temat, kiedy i jakie warsztaty wykonujemy. Bardzo dziękuję za dzisiejszą uwagę. Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi warsztatami, jeszcze raz zapraszam na naszą stronę internetową, na naszego fanpage'a. Daj łapkę, udostępnij i bądź z nami. Zapraszam serdecznie. Katarzyna Świderska, Centrum Florystyczne Poborze. Zapraszam serdecznie. Katarzyna Świderska, Centrum Florystyczne Poborze.